Pani Marszałek, wyjątkowy moment dla szpitala w Rudce, który jeszcze jest w trakcie rewitalizacji. Co tu się zmieniło w tej chwili i czy to jest ten plus budżetu obywatelskiego Mazowsza, na który powinni liczyć wszyscy mieszkańcy? No przede wszystkim to jest taka trochę gospodarska wizyta, bo chcieliśmy zobaczyć, jak postępują prace. Pamiętajmy o tym, że 75 milionów złotych z budżetu województwa jest przeznaczone na rewitalizację tych budynków, po to, żebyśmy mogli trochę zmienić funkcję Rudki na rehabilitacyjną. I oczywiście dzisiaj też rozmawialiśmy o parku, no bo przecież z jednej strony oczywiście budynki są bardzo ważne, ale też jest ważne to otoczenie wokół. Będziemy też podejmowali pewne kroki. Ale dzisiaj to przede wszystkim budżet obywatelski. To budżet, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców i prawda jest taka, że jeśli chodzi o tą tężnię tutaj zbudowaną, tężnię solną, to jest to taki pierwszy owoc budżetu obywatelskiego. Ja chciałabym tutaj ze swojej strony bardzo podziękować mieszkańcom, którzy głosowali w ramach tego projektu, bo pamiętajmy o tym, że budżet obywatelski to jest decyzja mieszkańców, co będzie finansowane. I to jest świetny przykład tego, że warto czasami się postarać i warto walczyć o to, żeby te projekty były realizowane. I to jest takie miejsce, gdzie można będzie przyjść nie tylko ze skierowaniem od lekarza specjalisty, ale i bez niego? Oczywiście, że tak. To jest miejsce, z którego mogą korzystać wszyscy, kto będzie chciał, potrzebował albo będzie tutaj w okolicy, po to, żeby sobie poddychać i oczyścić drogi oddechowe. Ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli później będziemy myśleli o parku, to też chcemy, żeby ten park był też dostępny dla mieszkańców, dla tych, którzy tutaj odwiedzają swoich znajomych, chorych czy przyjaciół. I chcemy, żeby to miejsce powróciło do dawnej świetności, takiej trochę sanatoryjnej, ale przede wszystkim, żeby to była perełka Mazowsza. Pytałem już prezesa i zapytam jeszcze panią o Siedlce, bo pojawiły się pieniądze na ośrodek szkoleniowy dla operatorów robotów medycznych. Ja pamiętam, że kiedy kupowano pierwszego Da Vinci dla Siedlec, to no, państwo mieli takie dosyć bardzo perspektywiczne plany, jeśli chodzi o tą robotykę medyczną. No i co, teraz wygląda na to, że będziemy nie tylko dla siebie, ale i dla połowy Polski świadczyć usługi? No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że tutaj w Siedlcach, kiedy się pojawił pierwszy Da Vinci, to dyskutowaliśmy na ten temat, co z naszymi pozostałymi szpitalami. Oczywiście został zakupiony też Da Vinci do Międzylesia, Brudno, jest w planach i prawda jest też taka, że rozmawialiśmy o tym, czy ewentualnie nie przygotować odpowiednio, bo przecież sam Da Vinci to jest jedno, ale też przygotowanie poszczególnych osób do operowania tym robotem jest bardzo ważne. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, najpierw trzeba przejść ocenę u wojewody, czyli mamy przecież każdy zakup, który zakupujemy z domedycznych naszych szpitali, musi przejść weryfikację wojewody. Na dzień dzisiejszy mówi się, że tych Da Vinci tak dużo nie jest potrzeba. Chodzi o to, żeby można było obsługiwać te, które są. Dlatego też powstaje takie miejsce, które z jednej strony będzie pokazywało możliwości, ale z drugiej strony też szkoliło tych, którzy będą operatorami.